Przepraszam, moi drodzy, słuchajcie, na Facebooku puściłem wam informację, że akurat robię laptopa, który tak się grzeje, w zasadzie nic nie zrobiono, a słyszycie zresztą, jak on głośno chodzi, że aż blat od spodu jest dosyć ciepły. Mimo, że pierwszy raz coś takiego zaobserwowałem, więc patrzcie to, zmierzymy sobie gdzieś temperaturę tutaj otoczenia. No, około 25 stopni tutaj pokazuje. Oczywiście termometr też ma swoją tolerancję. Teraz patrzcie, tutaj komputer nie stał, zmierzę temperaturę od spodu, gdzieś tam od blatu, do góry też by to nie miało wielkiej różnicy. 24,5. Taka temperatura mniej więcej tutaj jest w pomieszczeniu, żeby wam pokazać, że tak jest. Jeszcze zrobimy sobie o jeden pomiar gdzieś tam tutaj, powiedzmy od góry. 25, także w tych wartościach widzicie, to się zamyka, około 25 stopni. Teraz patrzcie to, tutaj znajdę najcieplejsze miejsce. Mniej więcej gdzieś tutaj. Zobaczcie to. 34 stopnie. Nieźle, nie? 10 stopni cieplej i to przez blat, aniżeli normalnie w pomieszczeniu. A w pomieszczeniu i normalnie blat stał około 25 stopni.